Samo muzeum jako instytucja nie brała udziału w przejęciu tego czołgu, w zabezpieczaniu czy w konserwacji. Także w żaden sposób nie uczestniczyliśmy jako instytucja w działaniach. W związku z tym nie mamy także żadnej dokumentacji. Można tylko domniemywać, że w tej chwili przynajmniej jakieś szczątkowe informacje mogą znajdować się czy to w Toruniu, czy no, co jest podstawą Centralne Archiwum Wojska we Warszawie. Choć tu też mam duże wątpliwości, bo z materiałów szczątkowych, do których ja dotarłem i rozmawiałem z kilkoma osobami, czołg mógł się pojawić po roku 1973. Z bardzo prostej przyczyny. Po roku 1945 Ludowe Wojsko Polskie nie miało na terenie Grudziądza do roku 1973 żadnej jednostki, która by posiadała na stanie czołgi. Tutaj pojawia się nam jednostka, która zajmowała się remontem, doposażaniem tego typu pojazdów. I prawdopodobnie jeden z tak zwanych, no nazwijmy to czerepów, bo to tak wtedy określano, został przekazany miastu i został postawiony w parku jako pamiątka. Fakt. Dokumentacji dzisiaj w Urzędzie Miasta nie znajdziemy, bo to jest jasne i oczywiste. Jednostka wojskowa została dawno rozwiązana, więc ta dokumentacja albo właśnie spłynęła do Centralnego Archiwum Wojskowego, albo, co no, bardzo prawdopodobne, została po prostu przemielona. Mieszkańcy Grudziądza, z którymi, że tak powiem, rozmawiałem, którzy mają jakieś zasoby fotograficzne, no sami wskazywali na to, że czołg pojawia nam się w pierwszych latach 70. XX wieku. Więc no, to tym bardziej wskazuje właśnie na tą jednostkę, tą 48. bazę materiałową, która miała się zajmować właśnie tego typu działaniami. No, sam czołg wynika z tego, że był po prostu pojazdem już całkowicie wyeksploatowanym. Został przekazany miastu już bez żadnego wyposażenia, czyli bez żadnych przyrządów celowniczych, ze zdemontowanym uzbrojeniem, ze zdemontowanym silnikiem. Wiadomo, żeby osoby postronne nie miały dostępu do tego typu przedmiotów. No i teraz kwestia w zasadzie to jest jeszcze jedna, tak? To jest wóz wynikający z takich, powiedzmy sobie, pobieżnych badań, który brał udział w działaniach wojennych, II wojny światowej, produkcja wojenna, tak? Ale czy jego losy można w tym momencie prześledzić, że tak powiem, wstecz? Na tą chwilę jest to moim zdaniem niemożliwe. Parę elementów, które wskazują na to, że jest to produkcja wojenna. Jest to forma zabytku, bo to nie ma co ukrywać. Tak? Czołgi T-34, które były kiedyś powszechne w różnego rodzaju jednostkach pancernych czy jednostkach szkolnych, no dzisiaj są praktycznie wozami, które są traktowane jako obiekty unikatowe. Co dużo kryć. No, w naszym kraju jest w tej chwili na różnego rodzaju cokołach ponad 50 takich wozów. W rękach prywatnych jest przynajmniej kilkadziesiąt. No, faktem jest, brzmi to jak pokaźna liczba, ale te wszystkie wozy są, nazwijmy to tak, albo w dużej mierze konwertowane, albo przerabiane na różne sposoby. No i w tym wypadku ciekawostką jest to, że taki wóz, który nie jest przebudowany w żaden sposób, znajduje się w naszym mieście. Podejrzewam, że może nie teraz, może nie za najbliższych parę czy paręnaście lat, ale za kilkadziesiąt lat no, to będzie taki unikat, że to ludzie będą przyjeżdżali tu z wycieczkami. No, wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w kraju. Jeszcze parę lat temu tych wozów było prawie 80 na cokołach, dzisiaj mamy 50 parę, bo to też nie jest liczba jasna, nikt tak naprawdę tego nie sprawdza. To są tylko, można powiedzieć tak, informacje zbierane przez amatorów, którzy interesują się bronią pancerną. No i to jeszcze jedna rzecz. Niektóre pomniki z takimi wozami są demontowane. Były takie głosy, żeby się pozbyć tego wozu i przekazać go do Elbląga, bo Elbląg był chętny, żeby ten wóz wyeksponować na jakiejś swojej własnej ekspozycji. Ale na szczęście, powiedzmy sobie tak, dla historii, dla pewnego sentymentu tego miasta, no, sporo osób, które się wtedy kontaktowały ze mną, mówiły, że albo się umawiały na spotkanie ze swoimi sympatiami pod czołgiem, albo to przychodziły do parku, umawiając się jakimiś grupami, także pod czołgiem, więc ten czołg, że tak powiem, no, w pewien sposób wpisał się już w ten krajobraz grudziądzki. No i z drugiej strony bardzo wiele osób ma sentyment. Nie dlatego, że są militarystami, czy powiedzmy sobie, no, chcieliby jeździć koniecznie takim czołgiem, tylko po prostu jest to pewien element architektury naszego parku.